Witam, jestem Błażej, a w tym poradniku pokażę Ci, w jaki sposób możesz stoczyć bitwę ze swoim najlepszym przyjacielem w grze Terraria. Zaczynamy. No way this is. Jeżeli intro mamy za sobą, możemy przejść do odpowiedniej części tego odcinka. Więc co zrobić, żeby stoczyć potyczkę ze swoim najlepszym przyjacielem? Po pierwsze, musimy włączyć PvP, pewnie zastanawiajcie się, w jaki sposób to zrobić. Musicie kliknąć Escape, czyli przejść do ekwipunku, którego jeszcze nie omawialiśmy, ale to wkrótce. Tutaj musicie włączyć PvP, dokładnie w tym miejscu, czyli obok swoich akcesorii, zbrojki, przedmiotów kosmetycznych i barwników. Będziecie mieli ikonkę miecza. Oczywiście musicie grać na multiplayerze, na single playerze nie ma takich opcji. Więc tak. Tutaj musicie włączyć PvP. Ja mam włączone, ale wy prawdopodobnie będziecie mieli takie ustawienie. Najeżdżacie na tym miecze kursorem i jeżeli będą skrzyżowane, to znaczy, że włączyłem PvP, jak widać na czacie. Twój nick włącza PvP. I teraz, twój przyjaciel musi mieć również włączone PvP. Jak widać, mój przyjaciel ma włączone PvP, czyli już nie musi tego robić. Tutaj musicie wybrać drużynę. Ty i twój przyjaciel musicie być w innych drużynach, żeby móc się bić. Więc tak, ja jestem w drużynie czerwonym i wybiera się to tak. Po prostu klikasz na odpowiednią drużynę. Mogę przejść w tym momencie do na przykład drużyny niebieskiej. I tak uczynię, żeby to było widać jaśniej. I tutaj piszę, twój nick dołącza do niebieskiej drużyny. Tak samo w tym momencie mój przyjaciel, Johnny Dick, dołączył do niebieskiej drużyny. Ale żeby bić się z swoim przyjacielem, musi dołączyć się do innej drużyny. Tak jak w tym momencie zrobił mój przyjaciel. Dołączył do innej drużyny. Więc Michał, co jeszcze chcesz dodać na koniec tej wypowiedzi przed bitką? No, będziemy się bić i trzeba zmienić drużynę zawsze, bo nie zadziała. I to wszystko? Trzeba mieć broń dobrą, żeby się bić też. Dokładnie, nic dodać, nic ująć. Zapraszam. Zaczynamy, teraz możemy się bić. 3, 2, 1. Ej, Michał! A miałeś mi dać wygrać, no co się dzieje? Kończymy ten poradnik, kończymy to.